ostatni do jaskini tęskniła ikra. Hej, zaczekaj na nas, kocurro. Zwolnij. Na kocie wąsiska. Przepraszam, kamraci. Nie mogę się doczekać polowania na potwory w tej tajemniczej jaskini. Spokojnie, nie będziemy szukali duchów, tylko skamieli. Skamielin? Kto by tam chciał oglądać jakiś zbiór nudnych skał? Ja chcę. Skamieliny to nie są zwykłe skały. W nich są zachowane zwierzęta, które żyły dawno temu. Widzisz? Dla mnie wciąż wyglądają jak garstka kamieni. Dziękuję, Natku. Jeśli znajdziemy jakąś dużą skamielinę, to poprosimy cię o światło. Dobrze? Oktonauci, czas zacząć poszukiwania. Ja i tak niczego nie znajdę. Do tego potrzeba cierpliwości. Musisz bardzo dokładnie sprawdzić każdy odłamek. Na pingwinie skrzydełko. Piniu, to skamielina. Serio? Tak. I do tego jest bardzo imponująca. Natku, przypłyń tu z oświetleniem. Światła start! Sprawdźmy. 8 płetw, grube łuski i 3-częściowy ogon. Na skaczące meduzy! To skamielina celakantokształtne. Celakanto co? Celakantokształtne. Te ryby żyły 65 milionów lat temu. W czasach dinozaurów, lecz nie przetrwały do dzisiaj. Ta skamielina to niezwykłe odkrycie. W takim razie musimy ją delikatnie wyjąć i wziąć na oktostatek do przebadania. A, kto wyłączył światło? I wszystko jasne. Ale kto wyciągnął wtyczkę? Przecież nie ma tu nikogo oprócz nas. Czy to... Skamielina? Co się z nią stało? Wygląda na to, że skamielina gdzieś zniknęła. To 3-częściowy ogon, tak jak w skamielinie. O co chodzi, kocurro? Wiem, co stało się ze skamieliną. Serio? Ona ożyła i odpłynęła. Kocurro, skamieliny były kiedyś żywe, ale teraz są skałami. Nie mogą po prostu ożyć. Mogą, jeżeli naprawdę są skaczącymi szkieletami. Skaczącymi szkieletami? Według pirackich legend, które przekazał mi mój dziadek, kocurczek. Skaczące szkielety to upiorne ryby, które wyglądają jak skały. Ale potrafią ożyć, żeby cię wystraszyć, gdy podejdziesz zbyt blisko do miejsca, które jest ich kryjówką. Miejsca jak ta jaskinia. Nigdy nie słyszałem o podskakujących szkieletach, ale jedno jest pewne. Ktoś zabrał tę skamielinę, a my musimy się dowiedzieć, kto to był. Oktonauci, na stanowiska! Kochani, tajemniczy ktoś albo coś zabrało nam skamielinę celakantokształtnej znalezioną w jaskini. Celakantokształtna? To bardzo rzadkie znalezisko. Mam nadzieję, że zdołacie ją odnaleźć. Kapitanie, obserwowałam jaskinię i nie zauważyłam, żeby ktoś podejrzany do niej wpływał. A więc ta skamielina i ten, kto ją zabrał, wciąż jest między nami. Miej oko na jaskinie i daj nam znać, gdy ktoś będzie wypływał. Dzięki, Dusiu. Dobrze, rozdzielmy się i szukajmy. Kochani, wybierzcie tunel. Tak, i strzeżcie się wszyscy skaczących szkieletów. No dobrze, ty koścista bestio. Wiem, że gdzieś tu się ukrywasz. Ha! Zaraz cię dorwę, ty upiorna! Wracaj tu! Ha! Mnie nie oszukasz, ty skacząca! Nie, ty! Dobrze, Piniu? Nie ma się czego obawiać. Nie ma niczego takiego jak skaczące szkielety.
Halo? Już w porządku. Nie zamierzam cię skrzywdzić. Zaczekaj! Wracaj! Chcieliśmy cię tylko zapytać o... Kolumbiku, chyba płynie w twoją stronę. Dzięki, Piniu. Stop, Natku! O, załogo, stać! Ten, kto wziął skamielinę, płynie w naszą stronę. Kochani, bądźcie wszyscy czujni na coś, co... Co to było? Kapitan do Oktonautów. Wydaje mi się, że słyszę coś przed sobą. Mnie też wydaje się, że coś słyszę. Mnie tak samo. Mnie też. Te odgłosy dochodzą chyba z tego rogu. Oktonauci. A więc to tylko was słyszałem. Tak, i tylko mój ogon przytrzasnąłeś. O, przepraszam najmocniej. Chyba jesteśmy tutaj tylko my. Tak, to tylko my. I on! Czekaj! Tędy! Wydaje mi się, że coś widzę. To... Co? Co? Skamielina. Skaczący szkielet zamienił się w skamielinę, zanim zdążyliśmy go dopaść. Kocuro, skaczące szkielety nie istnieją. Więc jak wyjaśnicie, że skamielina się przemieściła? Dobre pytanie. To wciąż jest zagadka. Zaczynam myśleć, że nie wierzycie w moje pirackie opowieści. Co się dzieje, Piniu? Skamielina! Ona żyje! Skamielina żyje? Skamielina żyje! Przepraszam wszystkich, to moja wina. Nie chciałem nikogo przestraszyć. Ja się nie wystraszyłem, tylko rozciągałem sobie łapkę. Czy ty jesteś skaczącym szkieletem? Nie, wybacz. Jestem celakantokształtny. Ale to niemożliwe. Celakantokształtne żyły w czasach dinozaurów. Nie wyginęliśmy. Lubimy żyć w ukryciu. Tak czujemy się bezpiecznie. Fascynujące. Żywy celakantokształtny. Nie wierzę własnym oczom. Ale dlaczego przeniosłeś skamielinę? Ach tak, przepraszam. Ja tylko jestem nieśmiały i nie przywykłem do gości w mojej jaskini. Myślałem, że jeśli zabiorę skamielinę, to sobie stąd pójdziecie. Cóż, gdybyśmy mogli przesunąć te kamienie, bo inaczej nigdy nie zdołamy stąd wyjść. Potrzebne nam będzie małe wsparcie. Kapitan Barney do Dusi. Zgłoś się, Dusiu. Jesteśmy zbyt głęboko, żeby nawiązać z nią kontakt. Nie martwcie się, kamraci. Sami się odkopiemy. Ale w ten sposób możesz spowodować lawinę. Zaraz, Kocuro! O, chyba jeszcze nigdy nie widziałem takiej zwinnej, dużej ryby. To dzięki 8 płetwom i wielkiemu ogonowi. Ale to cię nie boli? Nic a nic. Moje łuski są bardzo twarde, jak zbroja. Czy myślisz, że mógłbyś nam pomóc odgruzować to przejście? Chyba mógłbym się tym zająć. Trzymajcie się, kochani! Jeszcze tylko trochę! Jest wspaniały! Niczym akrobata! Dlatego nie mogliśmy go złapać. Jesteśmy wolni, ale gdzie jest skamielina? Skała przypominająca mnie? O, tutaj! Łapcie! Jeszcze raz dziękujemy za pomoc i przepraszamy, że cię niepokoiliśmy. Nie wiedzieliśmy, że ktoś jest w domu, a na pewno żywy celakantokształtny. A nie przejmujcie się tym. A następnym razem uważajcie, kogo zwiecie z kamieliną. Przybij piątkę, kamracie! I z wami piątka! W końcu ciągle żyje! K-
Kiedy mała rybka zbliżała się coraz bardziej do wraku, usłyszała dziwne, tajemnicze odgłosy. Wtem upiorna biała postać wynurzyła się z cienia zatopionego statku. To było coś, co piraci zwą duchem morza. Jego obślizgłe palce wiły się dookoła niczym olbrzymie węgorze. Jego głos przypominał upiorny szept. Odezwał się. Mam pilną wiadomość dla kapitana Barniego. To tylko wampirnica. Ojej, wszystko dobrze, to nasza przyjaciółka. Co się takiego stało? Kapitanie Barni, przybywam tu z bardzo dużej głębokości, gdzie usłyszałam płacz zranionego zwierzęcia. Zranione zwierzę? Piniu, uruchom oktoalarm. Oktonauci, na stanowiska. Kochani, nasza znajoma wampirnica usłyszała w strefie głębinowej płacz zranionego zwierzęcia. Ale co to za zwierzę? No nie wiem. Było tam okropnie ciemno i strasznie, a ja jestem bardzo bojaźliwa. Piniu, proszę, weź pływak E i zbadaj tę sprawę. Jestem medykiem. Moim obowiązkiem jest pomaganie każdemu zwierzęciu, choćby nie wiem co. Nawet jeśli znajduje się w przerażającym miejscu. Jeżeli jest tam tak strasznie, to będziesz potrzebował pomocy. Kapitanie, popłynę z nim. Będziemy w kontakcie radiowym. Dajcie znać, jeśli wpadniecie w kłopoty. Tak, kapitanie. To było tutaj. W tym miejscu właśnie usłyszałam to zawodzenie. Spójrzcie na to. Wrak statku. I słychać też dziwne, upiorne odgłosy, tak jak w twojej historii. Tak, kolego. Nie myślisz chyba, że to jest ten duch morski, prawda? To jest dla mnie zbyt straszne! Śluz! Te odgłosy wydobywają się chyba stamtąd. Podpłynę tam, żeby to sprawdzić. Piniu, zgłoś się. Tak, kapitanie? Piniu, widzimy ciebie i Kocurra na radarze. Będziemy mieli na was oko. Dzięki, kapitanie. Znaleźliśmy wrak. Te dziwne odgłosy wydobywają się z jego wnętrza. To może być zranione zwierzę. Bez odbioru! Mam obowiązek mu pomóc, choćby nie wiem co. Żaden duch morski nie istnieje. Halo? Czy może tutaj ktoś jest? Kocurro, czy to ty? Nie jesteś duchem morskim, jesteś tylko żabnicą. Niestety zraniłam się. Czuję okropny ból w mojej latarni. Pomożesz? Po to tutaj jestem. Wygląda na zwichnięcie. Chwilka, co mówiłaś? To jest... Nie musisz się niczego obawiać, to nie boli. Teraz dostaniesz nalepkę. Dziękuję. Spokojnie. Na pingwinie skrzydełko! Piniek! Lepiej tam nie wchodź, chłopcze! Płynę do ciebie, koleżko! Piniek! Jego torba lekarska. On nigdy by jej tak nie porzucił. I znowu ten dziwny głos. Kapitanie, znalazłem torbę Pinia, ale jego samego nigdzie nie widać. Według naszego radaru musi być gdzieś w pobliżu. Dobrze, Kocurro, jeszcze trochę.
Kocurro, ktoś oprócz was jest na pokładzie. Cokolwiek to jest, właśnie się do ciebie zbliża. Ha! Ale ja nic nie widzę. Jest coraz bliżej, bliżej. Uważaj, on stoi tuż za tobą. Ale ja nadal go nie widzę. Za tobą! Z przodu! Odwróć się! Kapitanie, kapitanie, nie słyszę cię! Kocur, rozgłoś się! Kapitanie, straciliśmy z nim kontakt radiowy. A wiem, że gdzieś tutaj jesteś, a? Kto to? Pokaż się! Miau! Mam cię, ty draniu! Miau! Duch morski! Piniek! Czy musiałeś to zrobić? Przepraszam, Kocurro, nie chciałem cię przestraszyć. Nie chciałeś. Tylko tak sądzę, że ten wrak może być nawiedzony przez ducha. Ja też coś widziałem, ale przecież duch morski jest zmyślony, prawda? Duch morski! Kapitan Barney? Wyruszyłem, gdy straciliśmy kontakt radiowy. Spodziewaliście się kogoś jeszcze? Tak, ducha morskiego. Ducha morskiego? Ma taki dziwny, upiorny głos. Obślizgłe ramiona jak ogromne węgorze i próbował mnie nimi złapać. Kapitanie, skradał mi się za plecami i... Posłuchaj. Cokolwiek to jest, chyba nie chce, żebyśmy tutaj byli. Lepiej uciekajmy. Szybko. Tędy, szybciej. Duch morski znów atakuje! Trzymam cię! Trzymam cię! Złapał mnie! Tędy! Czy zostaliśmy szturchnięci przez ducha? Kocurro! Jeszcze tylko trochę! Tędy! Pomocy! Słucham? Czy mówiłeś pomocy? Pomóc duchowi? Przepraszam, że was niepokoiłem, ale ja nie jestem żadnym duchem. Jestem kalmarownik długoramienny. Kalmarownik długoramienny? Widziałem wiele kałamarnic i nie wyglądały jak duchy. Istnieje bardzo dużo rodzajów kałamarnic. Kolosalna, wampirnica i kalmarownik długoramienny. Widzicie? A więc to ty przed chwilą nas poszturchiwałeś? A tak, no ja bardzo was za to przepraszam. Nie zawsze umiem zapanować nad tymi moimi łokciami. Inne gatunki kałamarnic ich nie mają, ale szczerze mówiąc, dziś to nie łokcie stanowią problem. Macki ci się zaplątały. Tak, dlatego właśnie próbowałem zwrócić waszą uwagę. Wystarczyło po prostu poprosić. Cóż, my kalmarowniki jesteśmy nieśmiałe. Przepraszam, jeśli was przestraszyłem. Przestraszyłeś? Mnie nie jest znów aż tak łatwo przestraszyć. O, czy możecie mi pomóc się rozplątać? Jeśli to nie będzie dla was kłopot. Nie ma sprawy, kolego. Kochani, rozwikłajmy ten problem. Gotowy, Piniu? Gotowy! Jestem wolny! Będziesz potrzebował opatrunku. Czuję się już o wiele lepiej. Dziękuję, Piniu. Nie ma sprawy, kolego. Pamiętaj, uważaj na swoje łokcie. Przyrzekam. Pa, pa! Siemanko! Hej, przyjaciele, czy znaleźliście? Zaczekaj, zapomniałeś torby lekarskiej. Duch! Wampir! Ślus.
Ciekawe, co to za małe światła tuż przed nami. Kolumbiku? Myślę, że to może być grupa świecących kałamarnic. One błyszczą w ciemności. Zgaśmy światła, żeby im się lepiej przyjrzeć. Robi się, kapitanie. Ciągle nie jestem pewien, czy to są one. Chyba powinny się poruszać. A więc podpłyńmy trochę bliżej. Bliżej... Skaczące meduzy! Dusiu, podkręć moc i cała wstecz! Próbuję, kapitanie, ale coś nas zatrzymuje! Przełącz na sterowanie ręczne! Musimy się uwolnić! Na kocie wąsiska! Na pingwinie skrzydełko! Niedobrze, mocno nas trzyma. Dusiu, światła, zobaczmy, co to jest. Już, kapitanie. Jakie ogromne oko! Zmyliły was świecące obwódki wokół moich oczu, prawda? Nie wiedzieliście, że należą do kogoś tak wielkiego. Nie chcieliśmy cię skrzywdzić. Proszę, pozwól nam odpłynąć. Nie. Skoro was mam, to zatrzymam, dziwna kałamarnico. Dusiu, uruchom oktoalarm. Oktonauci, na stanowiska. Kolumbiku, masz jakiś pomysł, co to może być? Tak, to kałamarnica kolosalna. Jest jak moja kuzynka, kałamarnica olbrzymia, tylko że znacznie większa. O tak, to największa kałamarnica w oceanie. Chciałbym bardzo, żeby przestała nami potrząsać. Nie będę potrząsać. Łatwo poszło. Będę ściskać. Ona zmiażdży oktostatek. Nie, jeśli zmierzymy się z nią macka w mackę. Kseniu? Chyba mam dobry pomysł. Dzięki temu kostiumowi profesor Atrament będzie mógł poruszać mackami oktostatku tak jak własnymi rękami. Wow! Nie jestem mistrzem we wciskaniu guzików, ale jestem dobry w zapasach mackami. Doskonale. Uruchamiamy mackonezon. Skręć trochę w bok. Teraz w dół. Tak jest. Panie profesorze, jest pan waleczny jak pirat. Ojej, muszę odpocząć, zanim wypróbuje na mnie swoje haki. Haki? A jakie? Ogromne haki wystające z jej kolosalnych macek. Tak, to sprawia, że niełatwo jest przed nimi uciec. Już prawie. Jeszcze tylko kilka zwrotów i powinno się... Atrament! Klasyczny sposób obrony kałamarnic. O nie! Nie widzę teraz, gdzie są jej macki. Proszę, częstujcie się. Zaciągnę was na dno. Płyniemy! Kapitanie, chyba nas zakleszczyła. Rozumiem. Kocurro, na mostek. Oto mój plan. Płyniemy na zewnątrz i próbujemy własnoręcznie... odczepić jej macki od oktostatku. Te macki są za słabe dla nieustraszonego pirata. Zamiast każdej, którą usuniemy, pojawiają się dwie kolejne. Czas użyć siły niedźwiedzia polarnego. Gotowe! Kapitanie, uwaga na mackę! Dzięki, Kocurro. Nie ma sprawy. Lepiej uciekajmy. Kapitanie, coś kieruje się prosto na nas. Aha, to jest grupa kaszalotów. A kaszaloty uwielbiają jeść kałamarnice kolosalne.
Nie podoba mi się ten dźwięk. Jeśli kaszaloty spróbują zjeść te kałamarnice... Przez przypadek mogą uszkodzić oktostatek. O, weźcie sobie te kałamarnice, ja się stąd wynoszę. Przestańcie się mnie trzymać! Puszczajcie! Ale to przecież ty trzymasz nas! Racja! Utknęłam! Nie ucieknę przed kaszalotami, jeśli nie będę szybko płynąć! Kapitanie, kaszaloty są coraz bliżej! O! To już po nas! Bez obaw! Uchronimy ciebie i oktostatek przed kaszalotami! Oktonauci, przygotujcie wszystkie pływaki! Tu jesteś, kolosalny obiadku! Oktonauci, zaczynamy! Hej! To zabawne! Do wszystkich, ciągnijcie! A teraz na dół! Zjeżdżamy! Ciągle za nami płyną! Tak, Piniu, ale kaszaloty oddychają powietrzem. Wcześniej czy później wypłyną na powierzchnię, żeby zaczerpnąć powietrze. O, dłużej! Nie! Wytrzymam! Muszę wrócić na powierzchnię! Doskonale! O, dziękuję! Ocaliliście mnie! Przepraszam, że omal nie zniszczyłam wam statku. Nic się nie stało. No, w każdym razie niewiele. A teraz pomożemy ci odczepić się od naszego oktostatku. Nie, nie. Nie musicie się trudzić. Sama mogę to zrobić. Lepiej uważaj, bo twoje haki utknęły głęboko. Mam przejściowy problem z mackami, to wszystko. Na pewno niepotrzebna ci pomoc? Spokojnie, koledzy, mogę to zrobić. Muszę się tylko zaprzeć. I naprawdę porządnie szarpnąć! Oj! Ups, przepraszam. O nie! Natek i Tuptusie tam są! Strasznie szybko spadają! Nie ma czasu do stracenia! Kochani, w dół! Jest za ciemno. Nic nie widzę. Ja widzę! Widzę! To wskazuj mi drogę. Jest za ciemno, żebym cokolwiek zobaczył. A ja mam największe oczy w oceanie. Potrafię widzieć nawet w ciemnościach. Więc użyj swoich umiejętności. Gdzie oni są? Poszukam! Poszukam! O-o! W dole! Tutaj! Kochani, w dół! No, nie w tę stronę, tylko w tamtą. A teraz skręcamy. Szybciej! Są już coraz bliżej skał. Masz jedną sprawną mackę. Spróbuj ich dosięgnąć i jeśli możesz, schwytać. Dobrze. Już prawie ich mam. O, złapałam! Oktonauci, w górę! Wspaniale! Czasami zapasowa macka naprawdę się przydaje. Świetnie mi się chwyta, ale nie zawsze dobrze puszcza. Chyba muszę skorzystać z waszej pomocy. A więc rozpocznijmy operację odczepiania macek. Teraz, kiedy twoje macki wróciły już na miejsce, nadszedł czas, żeby odzyskać tę naszą. Kseniu? Dobra, olbrzymie. Przymocuj ją. Tak jest. Troszeczkę bliżej. Teraz w dół. Jeszcze trochę. Teraz w lewo. Ale w twoje lewo. Zrobione. Wspaniale, kochani. To chyba wymaga przybicia piątki. Tak! Ale spokojnie! Uważaj z mackami!